Dzień dobry, dzisiaj będzie o perfumach na jesień. O ten temat prosiła Agata, moja subskrybentka i moja imienniczka. Agata słusznie zauważyła, że jest bardzo silny związek między jesienią i perfumami i że to jest bardzo dobry temat, bo perfumy jesienią nie są w stanie nas okłamać. O ile latem nie jesteśmy w stanie ocenić na przykład perfum orientalnych, otulających, a zimą nie jesteśmy w stanie dobrze i obiektywnie ocenić perfum tak zwanych letnich, świeżych, o tyle jesienią możemy wszystkie perfumy ze wszystkich rodzin zapachowych bardzo rzetelnie i dokładnie ocenić, przeanalizować, rozłożyć na czynniki pierwsze. Ba, nawet właśnie wtedy wybierać dla siebie nowy zapach. Ja nawet na potrzeby dzisiejszego filmu zrobiłam sobie taki mini test. Namiosłam na blotery perfumy z różnych rodzin zapachowych, takich skrajnych, właśnie te otulające, a jednocześnie z drugiej strony perfumy chłodne. Na pierwszy ogień wzięłam perfumy kwiatowe, ale takie ciężkie, zawiesiste, zimowe, takie perfumy, które tworzą ogon za panią, która ich używa. Lis Fumé Toma Forda. One sobie tutaj na tym bloterku już kilka godzin leżakują. Zapach się nie zmienia. Pachnie ładnie, jest harmonijny, nie irytuje, nie męczy i nie drażni. Co oznacza, że jesienna aura im służy. Po czym na drugi ogień wzięłam perfumy letnie, Cool Water Davidowa, Cool Water Woman. I tu podobna sytuacja. Zapach, który wydawałoby się już powinien trafić do szafy i czekać na swój okres cieszenia się nim aż do lata, a przynajmniej wiosny, okazuje się, że nadal ładnie pachnie i pięknie prezentuje wszystkie swoje nuty zapachowe. Postanowiłam więc przetestować perfumy troszeczkę inne od pozostałych. Perfumy wytrawne, zielone, takie z nutą nawet pomidora i marchewki. Perfumy firmy Hermes Jardin sur le Nil, czyli ogród na Nilu. I okazuje się, że chłodne powietrze jesienne, ale umiarkowanie ciepłe, lekko wilgotne, też im bardzo dobrze służy, ponieważ zapach jest bogaty, ponieważ zapach przyciąga, skłania do analizowania, a co oznacza, że wszystkie nuty zapachowe w nim zawarte muszą się powoli uwalniać. Gdyby jednak ktoś mnie spytał o perfumy idealne do cieszenia się nim jesienią, o perfumy takie, które o innej porze roku nie pachną tak pięknie jak teraz, to wskażą na szypr. Z jednej strony będzie to szypr ten stary, klasyczny. Ja tu mam dwa flakony tego samego zapachu. Paloma Picasso Mon Parfum. Taki zapach sprzed lat. I co ciekawe, nanosiłam go sobie na bloter. Mam ten flakon naprawdę od wielu lat. Tu nawet jestem gotowa zagadkę Wam zadać, żebyście zgadły, ile ten flakon może być już u mnie w domu. I ten zapach w ogóle się nie zmienia. W ogóle nie jest zważony. Próbuję o tym zrobić osobny film. Ale wracając do szyprów, tutaj mam perfumy szyprowe klasyczne. Odissoir, Sisleya oraz Givenchy 3. To są te zapachy z wyższej półki, takie właśnie eleganckie. Ale też w drogerii można znaleźć zapach szyprowy, nazywa się Chic i ta nazwa nie kłamie. To są rzeczywiście szykowne i trwałe perfumy. Przy okazji klasycznego szyfru warto wymienić tego małego bohatera, który kompletnie bez reklamy wdarł się na szczyty list sprzedaży i bardzo dobrze sobie tam radził. A z kolei dla młodych wielbicielek zapachów polecam bardzo dobrze im znany zapach Coco Mademoiselle, który jest zapachem tak zwanym modern szypr. Jest wytrawny, kwiatowy, ale jednocześnie bardzo przyjazny i podobny z tej samej rodziny Cerutti, wersja limitowana na lato, czy powiedzmy z drogerii, z półki drogeryjnej Kylie Minogue Darling. Jeśli więc ktoś powie, że perfumy, jesień, to jest taki temat troszkę odległy, to ja się nie zgodzę, ponieważ właśnie teraz można iść do perfumerii, buszować, ale koniecznie bez portfela i bez karty kredytowej i szukać dla siebie idealnego zapachu. Mamy duże szanse na to, że zapach, który wybierzemy, nie zawiedzie nas i zostanie z nami na wiele lat, nie oszuka nas, nie omami, a być może w okolicach grudnia
wasze marzenia o jakimś wybranym zakonie się zmaterializują. Trzeba tylko szczęściu troszkę pomagać. Dziękuję za uwagę.